Cześć. Dziś coś o kołowrotkach nimfowych i będą to kołowrotki firmy Trapper. Co to są kołowrotki nimfowe i do czego służą i dlaczego są nam potrzebne? Mogliście się dowiedzieć z mojego wcześniejszego filmu. Czy kołowrotki do nimfy to hit czy kit? Myślę, że już nikogo nie trzeba przekonywać, że tego typu kołowrotki do specjalistycznego zestawu nimfowego są nam potrzebne. Firma Trapper od kilku sezonów nas tutaj rozpieszcza. Do swojej oferty wrzuciła już kilka modeli kołowrotków nimfowych z pełną ramą, a na rok 2024 przygotowali kolejny model. Kolejny model to seria Concept. W serii Concept jest kilka ciekawych modeli kołowrotków. Jest tam kołowrotek kasetowy, jest kołowrotek dedykowany do morskiego łowienia troci w rozmiarze 6-8. Jest zwykły kołowrotek strągowy, ale ja dziś chciałem Wam opowiedzieć o kołowrotkach Concept Nymph. W serii tej występują dwa modele. Jeden jest ten mniejszy do linki 2-4. A większy do linki 3-5. To wcale nie znaczy, że nawijamy właśnie takie linki w tej klasie na te kołowrotki, bo generalnie do zestawu nimfowego zwykle stosujemy bardzo cienką linkę w typie zerówki. W związku z powyższym tu bardziej ten rozmiar kołowrotka mówi nam, do jakich wędek powinniśmy te kołowrotki dobrać. Ten większy będzie doskonały do wędek dłuższych, 10 stóp 6 cali, 11 stóp w klasach 4-5, a z kolei ten mniejszy dość dobrze powinien wyważać te wędki troszkę krótsze, 2,90, 3 metry, 3,20 w klasach 2-3, maksymalnie 4, no tak one są dedykowane. Waga, posłuchajcie tego mniejszego, to 176 gramów, ten większy to 186 gramów. Nie są to jakieś specjalnie lekkie kołowrotki, ale aby prawidłowo wyważyć te długie wędki, no to właśnie potrzebujemy odpowiedniego ciężaru, żebyśmy nie musieli nawijać lamety ołowianej czy w jakikolwiek inny sposób kombinować, żeby wyważyć naszą wędkę. A jak wiecie, wyważenie zestawu muchowego, a zwłaszcza wędki do łowienia na nimfę, jest kluczowe. No dzięki temu nie męczymy ręki. Możemy cały dzień operować nad wodą wędką bez zmęczenia. Co te kołowrotki charakteryzuje? Posłuchajcie, wykonane są w technologii CNC. Materiał to jest lotnicze aluminium 6061, czyli taki standard, jeśli chodzi o kołowrotki wyższej klasy. Bardzo cicha terkotka, przyjemna dla ucha. Szpula jest tutaj zdejmowana poprzez pociągnięcie dźwigni. Hamulec zabudowany, jest to hamulec wielotarczowy, wodoszczelny. Oczywiście to, co charakteryzuje wszystkie kołowrotki nimfowe, no to pełna rama. Tutaj widzicie, że linka nam się w żaden sposób nie wydostanie. O, wskoczył. No i bardzo szerokie pokrętło hamulca. Tutaj, jak widzicie, ten hamulec chodzi leciusieńko, a już czuć zmianę. Jest bardzo szybki start, praktycznie zerowy, a jak go wyluzujemy całkiem, no to możemy łowić naprawdę cieniuśką żyłką na przyponie i tu nie ma ryzyka, że ten przypon nam się zerwie. Stopka jest dokręcona, w związku z powyższym to też solidna, stabilna konstrukcja. W tym rozmiarze większym praktycznie to samo, cicha terkotka, szpula bardzo szeroka. Zwróćcie uwagę, że ona tutaj jest stosunkowo płytka. Tu na ten większy rozmiar Trapper podaje, że pod linkę 4 można nawinąć 50 yardów odkładu 20-funtowego. No oczywiście jeśli nawiniemy linkę cienką zerówkę czy jedynkę, tego podkładu wejdzie spokojnie 100 yardów, więc tutaj tą pojemnością się nie ma co przejmować. Hamulec jest wyskalowany. Tutaj praktycznie, tu mamy kropkę, która nam
pokazuje wartość, a na zewnętrznej ramce mamy od siły hamowania od 0 do 9 ustaloną. No i tu po jednym obrocie ten opór jest już naprawdę spory. Ja nigdy z tak dokręconego hamulca nie korzystam przy łowieniu na nimfę. Także tu można zapamiętać ustawienie do danego przyponu. Myślę, że na 3-4 to jest w zupełności wystarczająca siła hamowania. 5,5 no to już do takich trochę solidniejszych przyponów. Co jeszcze można o tym kołowrotku powiedzieć? Posłuchajcie powłoka. Tutaj zastosowano oksydację elektrolityczną, dzięki czemu nie mamy zwykłego lakieru naniesionego na kołowrotek, więc obstukać ten kołowrotek z farby na kamieniach wcale nie będzie prosto. W związku z powyższym ta powłoka, którą jest pokryty, zapewnia na pewno długoletnie użytkowanie. To, co jeszcze wyróżnia serię Concept, o czym warto wspomnieć, to 5-letnia gwarancja. Niewiele firm na rynku daje w tym segmencie cenowym dłuższą gwarancję niż 2 lata. Trapper Concept Nymph właśnie taką gwarancję 5-letnią posiada. No a kołowrotki te kosztują w granicach 700 zł, więc to nie jest jakiś wielki wydatek. Natomiast mamy pewny, sprawdzony sprzęt na lata, który na pewno będzie służyć, na pewno będzie się kręcić. No i mamy 5 lat gwarancji. Przepraszam. W komplecie jest oczywiście jeszcze neoprenowy pokrowiec. No niestety głos już odmawia posłuszeństwa. Pora kończyć. Pozdrawiam Was serdecznie.